Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Malczewski. To kolejny program z cyklu Oceny Rolnicze. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Wprowadzenie, notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego, notowania cen gotowych z Nowej Zelandii z aukcji Global Dairy Trade, zmiany w wielkości produkcji mleka po zniesieniu kwot mlecznych, zatem po 1 kwietnia 2015, aktualne dane dotyczące zmiany stawki VAT oraz objęte tym kontrole Urzędu Ochrony Konsumenta oraz podsumowanie. Tytułem wprowadzenia. Popyt krajowy i zagraniczny pozostaje wciąż silny, a ceny surowców i półsurowców mleczarskich wracają do poziomu z grudnia 2021, a w szczególności z tej pierwszej połowy grudnia. Kołem zamachowym rozwoju sektora mleczarskiego jest cały czas eksport. Na rynku wciąż obserwuje się pewną inercję ze strony handlu. W części jest ona pogłębiona przez zmianę stawki VAT na artykuły mleczarskie. Od 1 lutego bieżącego roku zarówno producenci mleka, jak i przetwórcy, otrzymując wynagrodzenie za mleko lub produkty gotowe, otrzymają je wyłącznie w wartości netto. Wyłączeni są z tego rolnicy ryczałtowi, którzy ponownie skorzystają na tych zmianach prawnych, czyli na nowelizacji ustawy o podatku VAT. Analizą dokonywaną przez Urząd Ochrony Konsumenta ma być objęty koszyk kilkunastu produktów podstawowych, w tym masło, mleko, chleb, olej, cukier, mąka, jajka, nabiał, mięso czy też warzywa i owoce. Dodatkowo inspektorzy UOKiK-u sprawdzą, czy sprzedawca umieścił przy kasie informacje o obowiązującej od lutego do końca lipca obniżce stawki VAT z 5% na 0% na wymienione artykuły spożywcze. Skupmy się zatem na aktualnych notowaniach cen produktów gotowych, ale również surowców mleczarskich. Rozpocznę od publikowanej w grudniu, czy też za grudzień, ceny mleka surowego. Ona została opublikowana oczywiście 20 stycznia i dotyczyła miesiąca poprzedniego, czyli grudnia. Było to złoty 84 i przedstawię to w perspektywie aktualnej ceny mleka przerzutowego, która ponownie zaczęła rosnąć i osiągnęła poziom około 2,20 do 2,25 netto za 1 litr przy 4% tłuszczu. Podstawowe artykuły mleczarskie, w tym te w szczególności masowe, które są produktami eksportowymi, kształtowały się w poniższych cenach. Odtłuszczone mleko w proszku około 16 zł za 1 kg, pełne mleko w proszku około 20 zł za 1 kg, masło powoli wraca do poziomu grudniowego, póki co jest to poziom około 25 zł za kilogram i ser Gouda około 20 zł za kilogram. Perspektywa przyszłego tygodnia raczej zapowiada się optymistycznie, dlatego że odtłuszczone mleko w proszku najprawdopodobniej będzie drożało. Tendencję zwyżkową będzie miało również pełne mleko w proszku. W maśle zapowiada się stagnacja z uwagi na to, że część podmiotów ma magazyny wyprodukowanego masła, które póki co nie zostały dostarczone do handlu z uwagi na brak porozumienia w temacie po prostu cen czy stawek oczekiwanych z tymi, które są oferowane przez handel. Teraz przedstawię Państwu, jak wyglądały notowania na aukcji Global Dairy Trade, która odbyła się 1 lutego bieżącego roku. Trzecia w tym roku aukcja produktów mleczarskich na nowozelandzkiej giełdzie Fonterry zakończyła się na szczęście na plusie. Tendencja wzrostowa została tym samym utrzymana, a podczas sesji na Global Dairy Trade z 1 lutego odnotowano wzrost indeksu giełdowego o 4,1%. Był to jednocześnie trzeci dodatni wynik w tym roku. Po raz pierwszy od 2014 roku indeks ten przekroczył wartość 1400, wynosząc obecnie 1455. Wzrost ogólnego indeksu przełożył się na podwyżki we wszystkich kategoriach produktów mleczarskich, a spektakularny wzrost odnotowała maślanka w proszku aż o 9,97%. Na ostatniej aukcji niedostępna była z kolei laktoza. Podczas
ostatniej aukcji sprzedano 28 463 tony produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o ponad 2000 ton niższy w stosunku do aukcji poprzedniej. Jeśli chodzi o zmiany procentowe w stosunku do aukcji poprzedniej, wyglądało to następująco. Bezwodny tłuszcz mleczny wzrost o 1,4%, masło kolejny wzrost o 3,3%, maścianka w proszku wspomniany wzrost o 9,7%, ser cheddar wzrostu jest o 2,4%, laktoza nie była oferowana, odtłuszczone mleko w proszku podrożało o 2,1%, a pełne mleko w proszku, jego wartość wzrosła o 5,8%. Wzrost notowań produktów mleczarskich na Global Dairy Trade pokrywa się również z podwyżkami cen surowca mleka w Polsce. Część mleczarni w styczniu utrzymała ceny grudniowe, oczywiście nie licząc cen tych objętych premiami, tymi listopadowo-grudniowymi, które są skumulowanym zyskiem i one de facto nie odpowiadały spieniężeniu podstawowych produktów mleczarskich w tym czasie, a jedynie były pewną kumulacją zysku. Dlatego bardziej obiektywną wartością jest tu poziom około złoty 76, złoty 78 netto w grudniu, a nie złoty 84, który jak wspomniałem jest pewną kumulacją zysku i wynika bezpośrednio z warunków finansowych panujących w spółdzielniach mleczarskich. Teraz chciałbym Państwu przedstawić wnioski, które płyną po likwidacji kwot mlecznych, które już nie funkcjonują na krajowym, ale i europejskim rynku mleka od 1 kwietnia 2015 roku, zatem minęło prawie 7 lat. Od czasu zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej hodowcy bydła mlecznego znacznie zwiększyli produkcję, zwłaszcza w trzech państwach członkowskich. Ogólnie produkcja wzrosła tylko nieznacznie od 2015 do 2020 roku. Eurostat poinformował o dostawach mleka krowiego na poziomie około 144 milionów ton dla 27 państw członkowskich. To jest o 5,8% więcej niż w 2015 roku. Wcześniej za sprawą kwot mlecznych w tym okresie ta produkcja niejednokrotnie wzrastała od 2 do 3% rocznie. W związku z tym widać wyraźnie, że ten wzrost wyhamował i średnio rocznie jest to około 1%, co wskazuje wyraźnie na pewne spowolnienie rozwoju bazy surowcowej mleka surowego w Polsce i również w Europie. Na uwagę zasługuje Irlandia, gdzie producenci zwiększyli produkcję w okresie sprawozdawczym o prawie 1/3 do 8,5 miliona ton. W wartościach bezwzględnych to również najsilniejszy wzrost we wspólnocie, czyli około 1,9 miliona ton. Polska i Włochy również mocno zyskały na zniesieniu kwot mlecznych, a według Eurostatu polscy producenci mleka dostarczyli 12,5 miliona litrów w stosunku do w ilości mniejszej o 1,6 miliona ton w tym roku 2015, czyli w okresie likwidacji. Produkcja mleka w Polsce rosła trzykrotnie szybciej niż średnia unijna. Zauważalny wzrost odnotowały wspomniane Włochy, które w okresie obowiązywania kwoty mlecznej nie radziły sobie z krajową ilością referencyjną, z czego wynikał również ten wzmożony eksport do Włoch mleka surowego w okresie obowiązywania kwot mlecznych, bowiem Włochy w czasie negocjowania kwot uzyskały niski poziom i tym samym były zmuszone importować mleko surowe. W porównaniu z 2015 roku w 2020 zakończyły się wzrostem o 11,8% aż do 11 miliardów kilogramów. Z kolei w Holandii produkcja rozwijała się zgodnie ze średnią unijną i wzrosła o około 5% do prawie 14 milionów ton, wyprzedzając tym samym nieco Polskę. Z kolei Belgowie znacznie rozwinęli produkcję, osiągając wzrost o 11,1% do 4,4 miliona ton. Niektórzy oczywiście tę produkcję mleka zmniejszyli i tu na uwagę
zasługują Niemcy, dlatego że w Niemczech skumulowana dostawa w latach 2015 do 2020 wzrosła tylko o 2,1%, a z kolei ostatnie dane wskazują na pogłębienie tego spadku, ponieważ w roku 2021 w stosunku do 2020 produkcja spadła o około 3%. Francja to z kolei drugi co do wielkości producent mleka krowiego i odnotowała spadek o 3,1% do 24 milionów ton mleka dostarczonego do przemysłu. Produkcja mleka również spadła w Szwecji, Finlandii, Portugalii i Chorwacji, ale również spadła na Łotwie, Litwie i na Słowacji. Teraz skupmy się na aktualnych zmianach podatkowych, które, jak wspomniałem, dotyczą nie tylko konsumenta, który za produkty mleczarskie zapłaci wartość netto, czyli pomniejszoną o 5% VAT. Zmiany te również dotyczą producentów mleka, ponieważ producenci już za mleko dostarczone do mleczarni uzyskają wynagrodzenie wyłącznie netto, zatem ich kwota rozporządzalna, czyli VAT, którym mogli dysponować co miesiąc, no niestety nie wpłynie na ich rachunki bankowe. Jeśli chodzi o rolników ryczałtowych, no to oni z kolei uzyskają pełną kwotę zapłaty za mleko, dlatego że uzyskają wynagrodzenie z 7% VAT-em. Od 1 lutego, jak wiadomo, zgodnie z rozwiązaniami tzw. tarczy antyinflacyjnej, obniżkami VAT są objęte wszystkie produkty, natomiast z kolei pracownicy Inspekcji Handlowej, zarówno PIH-u, jak i UOKiK-u, dostali instrumenty do tego, aby kontrolować, czy ceny nie uległy zmianie. I tu nie zostało to doprecyzowane, które ceny tak naprawdę będą kontrolować. Czy wartość netto z wcześniejszą wartością brutto, czy też będą porównywać ceny notowane, czy też wystawione na półkach luty w stosunku do stycznia, czy też do grudnia. Jeśli byłoby to drugie rozwiązanie, no to jest to bardzo zła wiadomość zarówno dla producentów mleka, jak i dla przetwórni, dlatego że w większości produkty mleczarskie w krajowym detalu, czy też w handlu po prostu nie podrożały. Jeśli porównamy ceny uzyskane z eksportu w ostatnim kwartale, a te uzyskane z rynku krajowego, no to na rynku krajowym żywność ogólnie podrożała 8,6%, natomiast na rynku światowym o około 50%, artykuły mleczarskie na rynku krajowym wzrosły tylko i wyłącznie o 6%. Patrząc na rosnące ceny gazu, również płacy minimalnej, ale i energii, paliw i innych czynników, które wpływają na podwyższenie ceny, no to w zasadzie sytuacja spółdzielni mleczarskich, które funkcjonują wyłącznie na rynku krajowym, no wydaje się być znacząco gorsza od tej notowanej w okresie pandemicznym, czy w okresie wybuchu pandemii w Polsce i na świecie, czyli w 2020 roku. W związku z tym na podwyżkach oczywiście w pewnym sensie skorzystają konsumenci, natomiast wykluczyć nie należy, że nie zyska nikt tak naprawdę, dlatego że podwyżki cen żywności, które się dokonają naturalnie, no, te obniżki, które będą wynikały z obniżenia stawki VAT, no w zasadzie pozostaną całkowicie niezauważone i one w tle tych podwyżek, które się już dokonują ogólnie, no po prostu mogą być kompletnie nieodczute przez konsumentów. Natomiast jeśli chodzi o wspomniane kontrole, to UOKiK w swoim komunikacie prasowym zaznacza, że w momencie, kiedy natrafi na rozbieżności we wspomnianych cenach, sieci handlowej czy też sklepowi grożą kary nawet do 10% obrotu notowanego w 2021 roku. W związku z tym z całą pewnością może być to wykorzystane do wywierania dalszej presji na lokalne spółdzielnie mleczarskie z już jasnym wytłumaczeniem, że cen nie można podwyższyć, ponieważ UOKiK grozi nam karami i ceny muszą pozostać na poziomie niezmienionym. To jest oczywiście niezbyt dobra informacja dla rolników, niemniej jednak wymaga to interpretacji, a
Podejrzewam, że w późniejszym czasie kolejnej nowelizacji, podobnie jak to miało miejsce z Polskim Ładem, który już w momencie otwarcia wymagał szereg zmian czy też poprawek i wprowadzania nowelizacji. Zmiany podatkowe zatem niejednokrotnie są w Polsce wprowadzane bez konsultacji z praktykami, bez konsultacji z branżą, ale też bez takiej gruntownej analizy skutków gospodarczych. Niejednokrotnie są wprowadzane pod wpływem impulsu. Oczywiście nie należy tu odebrać dobrych intencji, no bo każde obniżenie podatków, a tym samym cen, no jest jak najbardziej pozytywnym czynnikiem, no bo one, te zmiany z całą pewnością mogą wpływać na wzrost konsumpcji, natomiast w obecnej sytuacji może to być kompletnie niezauważone, a skutki gospodarcze mogą być zgoła odmienne od tych planowanych, które były objęte tarczą antyinflacyjną. Niemniej jednak mamy cały czas rekordowe stawki płynące z eksportu i to jest z całą pewnością dobra wiadomość i ta wiadomość ratuje polski sektor mleczarski przed niestety zapaścią, która jest wywołana również przez galopującą inflację, przez wzrost kosztów zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program Oceny Rolnicze, Jarosław Malczewski.